Większość cieczy podczas schładzania zmniejsza swoją objętość. Jednak woda zwiększa swoją objętość, gdy zamarza. Jej objętość wzrasta o około 9%. Załóżmy, że masz 1/3 litra wody, która zamarza. Jaka będzie objętość lodu, gdy woda zamarznie? Odpowiedź wyraź jako ułamek. Co my tutaj wiemy? Mamy na początku 1/3 litra wody. Wiemy, że gdy woda zamarza, objętość wzrasta o około 9%. I mamy pytanie, jaka będzie objętość lodu, gdy woda zamarznie. Czyli zaczynamy od 1/3 litra, od 1/3 litra wody. Woda następnie zamarza i robi się z niej lód. Widziałeś to kiedyś? Czyli mamy 1/3 litra dodać 9% tego, co mieliśmy. Czyli 9% razy 1/3. Bo objętość wzrasta o około 9%, a 9% z 1/3 to inaczej 9% razy 1/3. W porządku. Chcemy podać odpowiedź jako ułamek. Taką mamy prośbę w zadaniu. Jak to zrobić? Co to znaczy 9%? Jak to zamienić na ułamek? Spróbujmy to zrobić razem. 1/3 przepiszę. I teraz wystarczy pamiętać, że procent to znaczy na 100. W związku z tym 9%, tutaj napiszemy 9%, to znaczy 9 dzielone przez 100. 9% to 0,09. Czyli zamiast 9% napiszę 0,09. Razy 1/3 przepiszę. Pozostaje nam wykonać te działania. Wykonujemy teraz działania zgodnie z kolejnością wykonywania działań. Czyli najpierw mnożenie. 1/3 przepiszemy. Dodać. I teraz mnożymy 0,09 razy 1/3. Możemy po prostu pomnożyć, a możemy zauważyć, że da się tutaj skrócić 9 z 3. Będziemy mieć prostsze obliczenia. Dzielimy przez 3. 9 podzielić przez 3 to jest 3. 3 podzielić przez 3 to jest 1. Zatem mamy prostsze wyrażenie. 3 razy 1 to jest równe 3. 100 razy 1 jest równe 100. Pozostaje nam dodać takie wyrażenie. 1/3 dodać 0,03. Jak to zrobić? Pamiętasz pewnie, że należy sprowadzić te ułamki do wspólnego mianownika. Jaki będzie wspólny mianownik z trójki i 100? Najprostszy wspólny mianownik to będzie iloczyn 3 i 100, czyli 300. Tu mamy 300, czyli mamy liczbę 100 razy większą, czyli rozszerzamy mianownik mnożąc przez 100. Zatem licznik też trzeba pomnożyć przez 100. 1 razy 100 to 100. Proste, prawda? Przypominamy sobie rozszerzanie ułamków. I tutaj, jak ze 100 zrobić 300? Trzeba pomnożyć przez 3. Zatem jeśli mianownik mnożymy przez 3, to licznik również pomnożymy przez 3. 3 razy 3 równa się 9. W porządku. 0,03 dodać 0,09. Teraz mamy super prostą sprawę, bo liczniki po prostu dodajemy. Mianownik to 300 bez zmian. Jaki będzie wynik? 0,09. Zatem jaka będzie odpowiedź na pytanie w zadaniu? Jaka będzie objętość lodu, gdy woda zamarznie? Objętość lodu będzie wynosiła 0,09 litra.